Witam serdecznie, to jest program Sektor Gości, a moim rozmówcą jest dzisiaj Bartosz Kapustka, pomocnik reprezentacji Polski i Leicester City. Cześć Bartek. Witam serdecznie. Zaczniemy sobie od cytatu. Na Instagramie napisałeś: jestem tak zajarany życiem, że nawet nie uwierzycie. No i trudno się dziwić, bo twoje życie rozwija się w sposób niesamowity w skali ostatniego roku. Jak ty porównałbyś ten pułap, z którego startowałeś, wchodząc do reprezentacji, przed debiutem w reprezentacji Polski, do tego, co wokół ciebie dzieje się dzisiaj? No na pewno, akurat w moim przypadku to wszystko bardzo szybko się wydarzyło. Wiele zmieniło się w moim życiu rzeczywiście po tym pierwszym występie w reprezentacji, a później w kolejnych. Ja zawsze powtarzałem, że nie zdążyłem nawet pomarzyć tak realnie o tym, żeby w tej reprezentacji się znaleźć, a już nie byłem, także wszystko przerosło moje oczekiwania i rzeczywiście ten rok był dla mnie takim przełomowym w życiu i na pewno bardzo dużo się zmieniło. Wtedy zaczynałeś, wchodziłeś do tej reprezentacji jako 18-latek, poradziłeś sobie świetnie. No dzisiaj jesteś już, można powiedzieć, pełnoprawnym reprezentantem Polski, uczestnikiem Mistrzostw Europy 2016. Jeżeli chodzi o popularność na Facebooku, to znajdujesz się w absolutnym top 20 wśród polskich sportowców, nie tylko piłkarzy, ale w ogóle sportowców. No jesteś piłkarzem mistrza Anglii. Można powiedzieć, że ta kariera, że cały ten ostatni rok potoczył się trochę jak w bajce. Tak, zgadza się. Ja myślę, że w życiu nie spodziewałbym się, tak jak wcześniej powiedziałem, że tak się to potoczy. Rzeczywiście zdaję sobie sprawę, że przestałem być troszeczkę anonimową osobą i więcej ludzi o mnie usłyszało. To jest naturalne. Marzyłem o tym jako dzieciak, więc teraz sama przyjemność z tego, że rzeczywiście tak się to wszystko wydarzyło. I teraz wszystko w moich nogach, żeby to wszystko dalej szło do przodu i żebym rozwijał się i robił te kroki większe lub mniejsze. A jaka była twoja reakcja, jak pierwszy raz zadzwonił do ciebie Bogdan Zając i powiedział, że dostajesz powołanie na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski? Totalny szok? Tak, na pewno. Pamiętam ten dzień bardzo dobrze i dla mnie to był duży szok. Nie mogłem w ogóle się z tym na początku oswoić. Szczerze mówiąc, kiedy dostałem telefon, nie było jeszcze oficjalnych powołań do reprezentacji na zgrupowanie i te powołania miały być na następny dzień, także dopóki te powołania nie zostały oficjalnie pokazane, to ja jeszcze nie wierzyłem. Ale to, co wyobrażałeś sobie, te nazwy mogą sobie robić jaja, po prostu niemożliwe. No. Nie. No. Nie docierało to do ciebie po prostu. Tak, tak? Dokładnie. Podchodziłem jak najbardziej poważnie do tej sprawy, ale ciężko mi było w to uwierzyć. Kiedy dostałem ten telefon, to nikomu o tym nie powiedziałem jeszcze przed powołaniami. Żeby nie zapeszać. Tak, oczywiście, że na tą kadrę pojadę. Czekałem do tego dnia i rzeczywiście, kiedy ta lista się pokazała, to jeszcze ciężko to wytłumaczyć może, ale zeszło ze mnie ciśnienie, że rzeczywiście to się dzieje naprawdę i w tej reprezentacji będę. Potem przyjechałeś tutaj na zgrupowanie reprezentacji Polski, spotkałeś się z najlepszymi polskimi piłkarzami, z Robertem Lewandowskim. Jakie były twoje pierwsze wrażenia ze zgrupowania reprezentacji? Na pewno chłopaki bardzo pomogli mi w tym, żeby tutaj poczuć się swobodnie, szybko zaklimatyzować się. Rzeczywiście, przyjeżdżając na pierwsze zgrupowanie, poznałem ludzi, których tak naprawdę wcześniej tylko oglądałem w telewizji, którym gdzieś tam kibicowałem, nawet jako dzieciak można powiedzieć, bo poprzednie Euro to siedziałem przed każdym meczem, oglądałem, śledziłem losy i w życiu nie spodziewałem się, że za następnym Euro już zagram, także niesamowita historia, ale tak jak wspomniałem, to są też normalni ludzie, oprócz tego, że świetni piłkarze, także super mnie przyjęli i szybko udało się złapać kontakt. Zaliczyłeś debiut w meczu z Gibraltarem, wszedłeś w drugiej połowie za Kubę Błaszczykowskiego, 11 minut później akcja prawym skrzydłem, Kamil Grosicki podaje w pole karne i ty strzelasz praktycznie z 5 metrów w sytuacji sam na sam, pierwszy gol w pierwszym występie w reprezentacji Polski. Czy ta bramka, czy to, że strzeliłeś tego gola w debiucie, dodało ci takiej pewności siebie już tego pierwszego dnia? Tak, na pewno to mi bardzo pomogło. Myślę, że ta bramka w debiucie to była dla mnie super sprawa i gdzieś tam na pewno pozwoliła uwierzyć mi w to, że to zgrupowanie i to powołanie nie było takie jednorazowe, tylko rzeczywiście w tej reprezentacji mogę zostać na stałe. Od tego zgrupowania praktycznie uczestniczyłem już w każdym, więc właśnie z tego przede wszystkim jestem dumny, że to nie była taka jednorazowa przygoda, tylko rzeczywiście w tej hierarchii piąłem się w górę i teraz rzeczywiście
można powiedzieć, minął już rok, ponad rok od tego zgrupowania i jestem dumny z tego, że mogę tutaj być. No i szybko się rozstrzelałeś, bo 2 miesiące później kolejny mecz towarzyski z Islandią, kolejna bramka, jakieś zamieszanie w polu karnym, Robert i Jarek nie doszli do piłki, ty do niej dopadłeś i po prostu huknąłeś na bramkę, piękny gol. Potem twoja kariera zaczęła się też niesamowicie rozwijać. Ludzie zaczęli dostrzegać to, jak fajnie się rozwijasz. Dostałeś tytuł odkrycia roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna. Odczułeś bardzo mocny wzrost popularności w tym okresie? Tak, dało się to odczuć na pewno. Praktycznie wcześniej, kiedy gdzieś tam wychodziłem na miasto, nawet zjeść obiad ze znajomymi czy po prostu na kawę, to raczej swobodnie to wszystko przebiegało. Później rzeczywiście po tych kolejnych spotkaniach ludzie zaczęli mnie rozpoznawać, zauważać na ulicy i dało się to odczuć rzeczywiście, że stałem się osobą publiczną, że ludzie wiedzą, kim jestem. No ale po to się gra w piłkę właśnie, żeby tak było. Czasem może to być uciążliwe, ale na pewno trzeba się z tego cieszyć i być z tego dumnym, niż narzekać. A jak koledzy z Krakowi odbierali twoje sukcesy? Nie wyczuwałeś trochę zazdrości czasem? Nie, zazdrości nie. Myślę, że jakaś tam lekka szydera była w szatni. Wiadomo, każdy, kto był w szatni piłkarskiej, wie, co to znaczy. Czyli ale... że co, że gwiazda nasza nowa, tak? Tak, śmiali się, jakieś tam docinki były, ale to wszystko w naturalny sposób. I myślę, że każdy raczej cieszył się razem ze mną z tego wszystkiego.